Gigantyczna awantura w sejmie posłowie pokłócą się. O, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia jasnowidza Jackowskiego dotyczącą polski potężnej tutaj awantury w Sejmie wewnątrz koalicji rządzącej, a więc w rządzie Donalda Tuska, co takiego nastąpi, co poróżni tej koalicjantów, czy to będzie oznaczać koniec koalicji? Czy zatem tutaj no, ręce będzie zacierać prawo i sprawiedliwość? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu, gdzie przedstawiam wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik, na grze że a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpagea na Facebooku, zarejkujcie go. Link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni jasnowidza Eckowskiego dotyczącą Donalda Tuska, rządu, tak, który teraz rządzi, rząd koalicyjny. No i Jasnowidz Jackowski, robiąc wizję przepowiedni dotyczącą Donalda Tuska, jeśli chodzi o przyszłość, pamiętajmy, że to nie jest stan faktyczny, to jest wizja przepowiednia, to co zapowiada Jasnowidz Jackowski, co może nastąpić. To tutaj Jasnowidz Jackowski powiedział w ten sposób, że widzi straszną, gigantyczną awanturę w Sejmie, że będzie ona miała związek z koalicją rządzącą, pojawią się oskarżenia o niemoralne działania. I tutaj Jasnowidz -Jackowski mówił w ten sposób, że w tej wizji widział... Bałagan w koalicji rządzącej. Bałagan w koalicji rządzącej, więc awantura w Sejmie związek, to będzie mieć związek z koalicją rządzącą, oskarżenia o niemoralne działania. No, ja muszę od razu powiedzieć, dla mnie to jest bardzo łatwe do przewidzenia, co tutaj może się wydarzyć na podstawie tej wizji przepowiedni, aczkolwiek mogę się mylić, tak? Natomiast moją rolą jest przedstawianie różnego rodzaju interpretacji, jeśli chodzi o te przepowiednie jasnowidze No, to znaczy tak, wydaje mi się, że to będzie w kontekście po prostu y, zagrożenia wybuchem wojny. Wojny, w kontekście ryzyka po prostu wojny Rosja kontra Polska, Rosja kontra NATO Ros Polska kontra e, Białoruś tak, niebezpieczeństwo wybuchu wojny i przepisy, które będą wprowadzane, zaostrzanie tych przepisów i to na przykład, moim zdaniem, spotka się z oporem lewicy. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, czy tak będzie, tak? Taka jest moja interpretacja. Być może to będzie dotyczyło zupełnie czegoś innego. No bo tutaj, tak, oskarżenia o niemoralne działania, tak? Być może, właśnie, chociażby kwestia tego, że, nie wiem, rządu nada Tuska będzie mówił na temat tego przymusowe powołania do wojska, tak? Czy jakiś po prostu pobór, wstawka do wojska, czy na przykład gdzieś wojsko na ulicach, a na przykład lewica będzie mówiła, nie, nie ma żadnego zagrożenia, coś tam się dzieje na granicy, ale nie jest to po prostu potrzebne, żeby aż taki prowadzać alert całym kraju. W takim kontekście, tak. No, pewnie lewica też popiera na przykład tutaj, tak, część tych przepisów, jeśli chodzi o zaoszczędzenie, chociaż no nie mogę się opowiadać w, w imieniu lewicy, no, ale teraz była na przykład ta kwestia tego po śmierci praktycznie tego żołnierza. No to tutaj John Donald Tusk przedstawi po prostu propozycję, czy to już weszło w życie, czy ma wejść w życie, że żołnierze po prostu mogą stacjonować w całej Polsce bez prowadzenia stanu wojennego i żołnierze mają większy tam zakres możliwości użycia tej broni, tak, w stanie konieczności, tak, i tak dalej, bo wcześniej byli spontani praktycznie tutaj, tej chodzi o przepisy. No więc być może ta sytuacja, tak, czy jakby, powiem w ten sposób, jakby narracja, zagrożenie wybuchem wojny. Będzie po prostu powodować czy wymuszać, na jeśli chodzi o rząd Donalda Tuska, nowe obostrzenia, nowe ograniczenia swobód obywatelskich, co może się spotkać z ripostą, czy po prostu zblokowaniem ze strony lewicy, tak? Na przykład lewica może powiedzieć tak, to trzeba zrobić na wypadek wybuchu wojny i tak dalej, ale jeszcze nie ma takiej sytuacji, tak? Żeby już to po prostu wprowadzać, więc tak to może wyglądać i będą wtedy mieć miejsce tarcia, jeśli chodzi o tą koalicję, a być może tarcie będą dotyczyć innej partii, być może będą dotyczyć one tutaj właśnie PSL-u, czy też po prostu polskiej Szymona tak? Polska tam 2050, być może to w ten sposób będzie właśnie wyglądało. Natomiast, no, według jasnowidza Jackowskiego będzie mieć miejsce gigantyczna awantura, tak gigantyczna awantura, jeśli chodzi o y, tutaj Sejm. Pytanie, czy, w te, czy po prostu to doprowadzi do tego, że y, właśnie y, koalicja się rozpadnie, tak? To jest kluczowa praktycznie sprawa. Y, czy ta koalicja utrzyma się tutaj w ryzach, tak? Czy ona się po prostu utrzyma w ryzach? Natomiast, no, niewątpliwie. Jest to ciekawe, tak? Po prostu, co takiego może doprowadzić, czy jakieś inne sytuacje. Znaczy, wątpię, żeby to było tak. PSL kontra Koalicja Obywatelska. Bardziej bym to obstawiał, że to może być jakiś zgrzyt na linii, właśnie koalicja obywatelska i lewica, być może kwestia po prostu ta, a być może po prostu kwestia inna, jakieś tak jeśli chodzi o inne po prostu przepisy, tak? Być może to nie będzie związane w ogóle z wojskiem, ale na przykład jakieś inne przepisy. A więc awantura w sejmie, związek z koalicją oskarżenia o niemoralne działania, bałagan w koalicji, tak, tylko też niemoralne działania, to co to ma znaczać, tak? Z drugiej strony, tak sobie myślę, no, na przykład takie powołania do wojska tak, teoretycznie lewica powinna mieć pacyfistyczne nastawienie, tak, ale tak, takie powołania do wojska, jak na przykład nie ma zagrożenia, stanu zagrożenia, to po co na przykład, albo na przykład na szkolenia wojskowe, no przecież mamy wojsko zawodowe, Polska nie jest w obliczu wojny, więc po co miałoby być takie po prostu powołania do wojska, a to na przykład zapowiada jasnowidz Jackowski, tak, powszechną mobilizację do wojska, tak, więc być może nawet sprawdzenie tutaj stan, stanu, jakby gotowość taką bojową, ilu, ile milionów Polaków, mężczyzn jest na przykład gotowych broni i tak dalej, jaki jest stan ich zdrowia i to, bardziej kwestia weryfikacji, to nie oznacza, że po prostu od razu wszyscy mężczyźni pójdą w kamaszy, tak? albo na przykład jakieś szkolenia, na przykład przymusowe szkolenie wojskowe na kilka tygodni, no bo teraz, kiedy tam ostatnio, chyba po prostu 20 lat temu były te, e, tak, czy kilkanaście lat temu były po prostu m, obowiązkowa e, służba wojskowa, tak. No i na przykład Lewica może protestować, nie, po co na przykład szkolenie z kwestii na przykład obronności, czy obsługiwania broni, tak. No więc zobaczymy, jeśli chodzi tutaj o tą wizję przepowiedni e, dotyczącą właśnie me, przyszłości. Tak, bo tutaj właśnie to widział Jasnowic Jackowski, jeśli chodzi o tą awanturę w Sejmie. Jeśli. No, to tylko też trzeba pamiętać, że Moim zdaniem tak, awantura w Sejmie, jeśli nawet chodzi o koalicję rządzącą, to nie jest nic strasznego, tak, pewien zgrzyt, tak. Oczywiście byłaby katastrofa, gdy nastąpi po prostu rozłam tej koalicji, natomiast też są różne po prostu głosy, są też po prostu różne tutaj opinie i zdania, tak, jeśli chodzi o koalicję, no bo są różne partie, które mają różne po prostu swoje światopoglądy, tak. Więc to, jest, to też jest oczywista sprawa, że to może po prostu różnie wyglądać, tak, że to może po prostu różnie wyglądać, tak. To tak w rodzinie. No, rodzina nie musi, wszyscy nie muszą po prostu tak postępować według jednego szablonu i wszyscy się zgadzać, czy mieć taką samą opinię, tak? Czy tak samo wyglądać, i, i tak. Każdy może mieć swoje indywidualne życie. Natomiast. Kluczowe, czy koalicja dalej przetrwa, czy też nie. Co niewątpliwie będzie paliwem dla opozycji dla po prostu na przykład prawa sprawiedliwości, tak, w tej sytuacji. No właśnie, jestem ciekawcowy na ten temat, sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do gry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwonek a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No i piszcie w komentarzu, być może to będzie zgrzyt na temat in, na, na jakiś inny e, w, w innej faktycznie jakiejś kwestii, tak, być może to będzie dotyczyło czegoś innego, tak? Może in vitro, albo na przykład kwestii, tutaj jeśli chodzi o LGBT, albo na przykład po prostu tutaj kwestii taki inny jakiś. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.